Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, jesteśmy na targach Trako w Gdańsku. Dużo tutaj mówi się o zielonej kolei, wszelkiego rodzaju rozwiązaniach ekologicznych dla kolei. Wy też macie w tym spory swój udział, między innymi podpisaliście listy intencyjne dotyczące właśnie takich rozwiązań. Co to za listy? Dzisiaj ten drugi dzień jest dla nas bardzo uroczysty w tym kontekście, bo właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, do programu Zielonej Kolei, do rodziny, która chce realizować ten program, dołączyło dwóch kolejnych przewoźników. To jest EcoRail, przewoźnik towarowy, i Koleje Mazowieckie, największy przewoźnik regionalny w Polsce, więc mamy bardzo dużą satysfakcję, że przeszliśmy de facto już od tej fazy koncepcyjnej do fazy realizacyjnej, bo przypomnę, że 2 lata temu w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei to właśnie zrzeszone podmioty w tym centrum, które stanowią de facto 95% zużywanej energii na kolei, zdecydowały o tym, że kolej chce być neutralna klimatycznie i nominowały PKP Energetykę jako integratora tego i koordynatora tego projektu. I stąd też ta inicjatywa kolejnych przewoźników, którzy dołączają do etapu realizacji. Przypomnę też, że do tej pory takie listy podpisało DB Cargo, CTL Logistic, Koleje Śląskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna, więc jak pan redaktor widzi, ta lista już robi się całkiem pokaźna. No dobrze, przewoźnicy dołączają do Zielonej Kolei i co? I co się dzieje dalej? I rozmawiamy z każdym z nich o indywidualnej ścieżce dojścia do tej neutralności klimatycznej, bo każdy przewoźnik ma jakiś swój pomysł i swoją strategię, jak chce wykorzystać ten projekt. Na koniec tej drogi no mamy ten cel, który sobie postawiliśmy, czyli 85% energii zielonej, która powinna pojawić się w sektorze kolejowym w 2030 roku. My jednocześnie kontraktując, czy podpisując listy intencyjne, kontraktujemy również pozyskanie tej energii właśnie dla kolei. Sama idea polega na tym, że ta energia będzie wytwarzana w odnawialnych źródłach energii fotowoltaicznych lub w farmach wiatrowych, i to będą źródła, które będą dedykowane dla kolei, i cały ten wolumen energii właśnie w ten sposób będzie wytworzony i wykorzystany na potrzeby sektora kolejowego. Panie prezesie, łatwo się mówi, a pewnie trudniejsza jest realizacja. W jakiej fazie realizacji jest ten program? No, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy już listę przewoźników, którzy de facto rozmawiają przy stole i dodefiniowujemy szczegóły każdego z nich. Mamy już też model przygotowany dla potencjalnych inwestorów, którzy chcą inwestować w źródła wytwarzania energii i widzą w tym potencjał. To, co my oferujemy, to oferujemy długoterminowy odbiór, gwarancję długoterminowego odbioru tej energii. W związku z tym te projekty są też bankowalne, czyli można pozyskać na nich zewnętrzne dofinansowanie, bo z reguły tak właśnie te projekty są realizowane. Mamy też pokaźną listę chętnych, którzy są gotowi te źródła budować. Są tacy, którzy już je budują na nasze potrzeby, także zgodnie z naszą rolą, czyli integratora podaży z popytem, działamy w obu tych obszarach. Oczywiście z perspektywy pasażera i z perspektywy firmy, która potencjalnie wozi towary koleją, no ten obszar związany z przewoźnikami oczywiście jest dużo bardziej medialny i przewoźnicy, i myślę, że to jest słuszne, chcą to wykorzystywać właśnie do tego, żeby zwiększać konkurencyjność kolei, promować kolej, i my też wierzymy w to bardzo mocno. I to jest poparte też analizami, które posiadamy, że nawet do 12% dzięki Zielonej Kolei może wzrosnąć ilość przewozów i pasażerów na kolei, więc jest to bardzo pozytywne. Panie prezesie, mówił pan o źródłach pozyskiwania energii, a jeżeli chodzi o państwa działania infrastrukturalne dotyczące również rozwoju kolei, Zielonej Kolei, rozwoju pod kątem ekologicznym, jak to wygląda, jakie tutaj są przedsięwzięcia?
Przede wszystkim rozwijamy naszą sieć dystrybucji, bo sieć dystrybucji musi być tak rozbudowana, aby móc również umożliwiać przyłączanie tych źródeł. Tutaj dobra informacja jest taka, że mamy zatwierdzony plan rozwoju naszej sieci dystrybucyjnej z Urzędem Regulacji Energetyki, który przewiduje, że do 2025 roku zainwestujemy 4,4 miliarda złotych. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, poszukujemy też elementów, które mogą w sposób efektywny stworzyć ekosystem dla zielonej kolei. Co mam na myśli? Na przykład magazyn energii. Miesiąc temu otworzyliśmy pierwszy działający na rzeczywistej sieci magazyn energii w Garbcach. Zresztą tu mogę się pochwalić, wczoraj wieczorem otrzymaliśmy dwie nagrody za to wdrożenie i to będzie taki element, który ma zwiększyć efektywność wykorzystania tej energii produkowanej właśnie z odnawialnych źródeł, bo wiadomo, słońce świeci w dzień, wiatr zazwyczaj wieje w nocy, a pociągi jeżdżą cały dzień. I to zresztą z różnymi odstępami, z różnymi pikami porannymi, popołudniowymi, bo tak wynika to z potrzeb pasażerów, więc ktoś musi dopasować ten profil do profilu kolejowego. I magazyny właśnie mają tą energię, która nie będzie wykorzystywana do przewozu w danym momencie, magazynować, żeby ją wykorzystać w odpowiednim czasie. I to są takie elementy, w które inwestujemy i to są też innowacje, których poszukujemy, żeby na koniec dnia wdrożyć, my to nazywamy koncepcję lokalnych obszarów bilansowania, czyli oprócz farm fotowoltaicznych, czyli wytwarzania energii, żeby zminimalizować przesył tej energii i żeby jej odbiór był jak najbliższy miejsca jej wytworzenia. I oczywiście naturalnym klientem jest kolej, ale naturalnym klientem też są potencjalni odbiorcy, którzy są zorganizowani czy mieszkają wokół infrastruktury kolejowej. I to jest taki ekosystem i to jest chyba też przyszłość transformacji energetyki w kierunku tak zwanej energetyki rozproszonej, czyli stworzenie systemu, który umożliwia zużycie energii jak najbliżej jej wytworzenia. Panie prezesie, wspomniał Pan o tym pierwszym magazynie energii. Jak rozumiem, to będzie też test pewnych rozwiązań, natomiast ile ich będzie docelowo? To, tak jak pan redaktor zauważył, to jest projekt pilotażowy, który jest zresztą wsparty przez NCBiR, więc jest mocno doświadczalny, ale na bazie tego projektu przygotujemy rekomendacje docelowego, referencyjnego magazynu, który mógłby uzupełnić naszą infrastrukturę i dzisiaj oceniamy, że takich miejsc, gdzie taki magazyn mógłby zostać wybudowany, będzie 300. I to stworzy wtedy cały system zasilania kolei, właśnie wspierając również koncepcję i program Zielonej Kolei. Ale to potężna inwestycja, to będzie kosztować. To jest potężna inwestycja i tak jak program Zielonej Kolei wyceniamy na około 10 miliardów złotych, no to te kwoty pokazują, że to jest bardzo poważny projekt, ale też skala jest duża, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby tego typu projekt realizować. I kolej generalnie zazwyczaj i energetyka bazuje na dużych cyfrach i myślę, że to nas nie do końca przeraża, ale uczula w kontekście tego, że ten projekt będzie trudny i będzie wiele na pewno barier do przejścia, ale jesteśmy gotowi i budujemy całe zaplecze, tak jak wspomniałem, również informatyczne, bo tutaj ta warstwa informatyczna będzie też decydująca o tym. Mamy już dzisiaj liczniki inteligentne we wszystkich naszych miejscach poboru, więc które też umożliwiają online badanie zapotrzebowania klientów i w związku z tym dostarczanie energii. Więc jest wiele elementów, które należy uwzględnić przy budowie tej koncepcji, ale my już jesteśmy do tego gotowi i przechodzimy w proces realizacji. To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące magazynów. Mamy fazę testową pewnych rozwiązań, tak jak mówiliśmy. Jak długo ona potrwa i kiedy rzeczywiście będą powstawały te magazyny już na taką bardziej masową skalę? Sądzę, że w przyszłym roku będziemy już gotowi z ostatecznymi rekomendacjami co do referencyjnego magazynu i już dzisiaj przygotowujemy koncepcję projektu rozbudowy naszej sieci o te 300 punktów i chociażby złożyliśmy nasz wniosek w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wnioskując też o wsparcie finansowe dla tego projektu. Także można powiedzieć, że te rzeczy dzieją się równolegle. Z jednej strony
doprecyzowujemy ostatecznie rekomendacje od strony technicznej, z drugiej strony już mamy przygotowane zręby koncepcji tego wieloskalowego wdrożenia. No, czyli rzeczy, miejmy nadzieję, będą działy się szybko. Nie tylko mówimy, ale też robimy. Także myślę, tak że jest. Te nagrody są też efektem naszej ciężkiej pracy i tego, że środowisko docenia faktycznie to, co nasze zespoły realizują. Świetnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.